A dzisiaj kolejny dzień naszego pobytu w Turcji. I dzisiaj, jak też miało być według prognozy pogody, słońce, bardzo jest ciepło. Z samego rana jest gorąco. Wychodzimy na plażę i dzisiaj będziemy się już opalać. Może się kąpać, może nie, zobaczymy. Chciałam troszkę opowiedzieć o zasadach wjazdu do Turcji. My wylecieliśmy 16 kwietnia. Na tamtą chwilę trzeba było mieć albo certyfikat szczepionki, że się przyjęło dwie dawki, albo negatywny test PCR, który jest ważny 72 godziny, albo antygen, również był dozwolony, ważny 48 godzin. My mieliśmy antygenowy test, ale jakimś cudem w ogóle nam tego nie sprawdzali. Trzeba było również zarejestrować się na 48 godzin przed przylotem do Turcji na stronie rządowej, gdzie się podaje adres, gdzie będziesz mieszkał w Turcji. Zrobiliśmy to, ale też nikt tego u nas nie sprawdzał. Nie wiem, czy to przypadkiem, czy po prostu tego nikt nie sprawdza, nie mam pojęcia. My nie wykupowaliśmy żadnej wycieczki. Kupiliśmy bilety bezpośrednio z Warszawy przez linię Corendon. Płaciliśmy od osoby, tam jest powrotem około 116 euro równo, tam jest powrotem od osoby. I hotel znaleźliśmy, znaczy znamy ten hotel, mieszkaliśmy w nim 3 miesiące rok temu. W tym roku tylko 2 miesiące tu mieszkamy. Wynajęliśmy go przez Airbnb. Na chwilę, kiedy wynajmowaliśmy ten hotel około kilka miesięcy temu, płaciliśmy za niego, jeżeli dobrze pamiętam, 20 parę dolarów za dobę. A tutaj na miejscu, jeśli chodzi o żywienie, tutaj sami sobie czasami gotujemy, czasami wychodzimy coś zjeść na miasto, czasami zamówimy sobie jedzenie, ponieważ ten hotel, w którym mieszkamy, to jest apart hotel, jest to kuchnia, łazienka, pralka, zmywarka, wszystko wyposażenie jak w normalnym mieszkaniu i nie ma tutaj restauracji, nie można wykupić żywienia. Nam się podoba taki rodzaj wyjazdu, znamy to miejsce, wiemy, gdzie robić zakupy, wiemy, gdzie można smacznie zjeść, więc nam to bardzo odpowiada. Tutaj na miejscu już nie ma ograniczeń covidowych. Jeżeli rok temu sklepy miały ograniczone godziny pracy, czasami miejscowe osoby nie mogły w ogóle wychodzić gdzieś tam do parków, potem tylko wykreślone dni mogły wychodzić. Maski wszędzie trzeba było nosić, teraz już maski nie są wymagane, wszystko działa bez żadnych ograniczeń. Dzisiaj taksówką na plażę idziemy. Wczoraj było dużo chodzenia, dziś odpoczynek. Tak, będziemy w taksi. Chyba to jest zawsze taksi. Chyba tak. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj nie, nie widać, jak gigantyczne te fale są. No. Trochę widać, no. Ale się bierę może. Wczoraj było spokojne morze, a dzisiaj bardzo. Ja nie wiem, czy to się splażowaniem w takim razie. Splażowaniem zrobimy? Będziemy się opalać, a co? I jeść różne smakołyki. Będziemy się opalać i pływać, mama. O, ciężko będzie z plażowaniem. Gigantyczne fale i morze bardzo, bardzo blisko przypłynęły. Prawie nie ma w ogóle plaży już. Aż do samego końca dochodzi morze, jak widać. O, cały piasek mokry. O, a tam deski pływają. Przed chwilą rozmawialiśmy z panem z Turcji, który bardzo dobrze mówi po polsku, ma żonę z Polski i powiedział, że takiego morza jeszcze nigdy nie widział, żeby tutaj aż tak przypłynęło i takie fale i tak blisko brzegu. Poduszka za chwilę przemknie, aż do mnie pochlepało, aż mnie pochlepało. Niezły morze, wow. No faktycznie tego, tak, czuć, bryza. Ale nie ma gdzie się opalać. Gracias.
Hala! Wreszcie, co? Siedziemy, no. Że przyciskany soczy od granata. Kosztuje 25 lir, taki kubeczek. Żeby policzyć cenę w złotówkach, trzeba podzielić 25 lir na 3,5 i wyjdzie cena w złotych. To jest cena na promenadzie przy plaży w Konjonty. Dziewczyny są zafascynowane falami. Są duże, ale co jakiś czas jest po prostu gigantyczna jedna fala, która aż sięga, no, całą plażę obejmuje. No nie udało nam się położyć na plaży w Konjonty, więc wróciliśmy do Sarusu. Tutaj jest szersza plaża i mam nadzieję, że tutaj będzie kawałek plaży, gdzie można będzie się położyć. Dzisiaj nie mogliśmy popływać niestety. Dzisiaj jest tutaj akurat w tym parku. Wczoraj było bardzo dużo ludzi, był weekend. Dzisiaj jest pusto. Może jeszcze tak się uspokoi trochę, no i będziemy mogli popływać. No, może się uspokoi, zobaczymy. Wróciliśmy już do domku, czy do hotelu. Nogi udało się pomoczyć, wykąpać się niestety nie. Mało tego, że było jednak chłodna woda cały czas, to te fale było tak duże, że było nawet niebezpiecznie się kąpać. Trochę się opalaliśmy, więc jest dobrze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.